Na tę informację czekali wszyscy mieszkańcy regionu, którzy kolejkę linową w Parku Śląskim pamiętają jeszcze w dawnym układzie. W ciągu najbliższych 12 miesięcy powstanie nowa, druga linia o długości ponad 1800 metrów, której trasa będzie przebiegała od Wesołego Miasteczka aż do Planetarium. Podczas przejazdu będzie można z lotu ptaka spoglądać na chorzowskie zoo. Biorąc pod uwagę tą linię pomiędzy Wesołym Miasteczkiem a Planetarium, jest to taka najbardziej atrakcyjna z punktu widzenia przede wszystkim dzieci. I to jest jedno z moich pierwszych wspomnień z dzieciństwa, to jest właśnie przejazd gdzieś nad tą kotliną dinozaurów, nad ogrodem zoologicznym. Więc myślę, że to było na tyle duże emocje dla mnie jako dziecka, że również dzisiaj dzieciaki będą, że tak powiem, pamiętały to może i do końca życia. Tak. Nowa trasa Elki będzie wymagała przesiadki w stacji pośredniej, a cały przejazd potrwa około 20 minut w jedną stronę. Jednocześnie w podróż nad Parkiem Śląskim kolejka będzie mogła zabrać 120 osób na kanapach krzesełkowych i dodatkowo kilkadziesiąt w 15 gondolach. Teren budowy wykonawcom zostanie przekazany w przyszłym tygodniu, a na czas wykonywanych prac obecna nitka kolejki zostanie wyłączona z użytku. Pod kątem budowlanym chyba tutaj niespodzianek nas jakichś wielkich nie może spotkać. No może ewentualnie gdzieś pod którymiś podporami pojawią się jakieś gorsze warunki gruntowe, które będą wymagały wzmocnienia gruntu. No i nasz partner, czyli firma Doppelmayr, która jest dostawcą całego systemu kolejki górskiej. To jest taki główny zakres. W czwartek oficjalnie podpisano z wykonawcami umowę na budowę drugiej linii Elki, która opiewa na ponad 85 milionów złotych. To ważny dla regionu moment, który tą inwestycją przywraca historię Parku Śląskiego. Jak uda nam się ukończyć tą drugą linię i wszystko sprawnie pójdzie, to będziemy pracowali nad trzecią linią. Planetarium zostało w czerwcu oddane za gigantyczną kwotę 150 milionów, a więc można powiedzieć, ten trójstyk, ten ważny trójkąt w Parku Śląskim wraca na właściwe miejsce. No ale elementem, który trzeba będzie uzupełnić w mojej ocenie, jest trzecia linia. Finalnie wszystkie trzy trasy Elki mają powrócić do dawnego układu. Całość według wstępnych założeń ma cieszyć mieszkańców z końcem roku 2025.